Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was również pyszne danie, można powiedzieć. Będzie to dość szybkie danie, ponieważ będzie zrobione jakby z pół produktu. I tym produktem będzie właśnie takie francuskie ciasto dzisiaj. To ciasto można dostać, myślę, że w każdym sklepie, tak zrolowane, i to będzie taki jeden tylko i wyłącznie blat, taki jeden placek kwadratowy, i z tego placka zrobimy pyszne, jakby taki pyszny snack z takim serkiem. Jak dostaniecie Philadelphia czy jakiś inny podobny, Almeta, ale najlepiej jak go dostaniecie z ziołami czy z jakimiś tam przyprawami. Jeżeli nie macie, to proszę pokroić troszeczkę pietruszki, szczypiorku, wymieszać i to wtedy będziemy przekładać to francuskie ciasto. Można przekładać również czym innym. Możemy przełożyć z serem żółtym, z salami i również będzie coś pysznego. A więc również z szynką i z serem. Możemy przekładać na różne sposoby. Danie jest tak szybkie, że bierzemy to i to, i już możemy włączyć piekarnik do zapieczenia, a więc naprawdę bardzo Wam polecam. I teraz przejdziemy do przygotowania sobie tego twarożku. Proszę zobaczyć, ja mam ten klasyczny, bez żadnych przypraw, bez żadnych ziół. A więc bierzemy tu do środka. Proszę zobaczyć, szczypiorek już pokroiłam, myślę, że to widać, pietruszka też pokrojona, tutaj mam świeży tymianek, a więc bierzemy go, kruszymy, tylko bez tych gałązek oczywiście, troszeczkę pietruszki możemy dać takiej suchej, jak nie mamy, czy jak lubimy, tutaj mam bazylię suchą, możemy dać 2-3 płatki takiej świeże jak mamy. Teraz troszeczkę soli, pieprzu, papryki, a więc papryka ostra i troszkę słodkiej. Z pół łyżeczki. Ostrej mniej, chyba że ktoś lubi. Tylko odrobinkę czosnku, jak ktoś lubi. Będzie miało jeszcze fajniejszy smak. Wyciśniemy. Pół łyżeczki soli. Gotowe. I tutaj mam to ciasto francuskie. Z tego ciasta można robić naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. I teraz ja kroję to na pół. I w takie paski, proszę zobaczyć, 5 cm. Teraz to ciasto troszeczkę smaruję jajkiem. Ale to jest tylko żółtko. Żeby nam się lepiej od środka lepiło i później jeszcze po wierzchu, jakby po tych brzegach tu. I teraz bierzemy taką łyżkę tego sera, kładziemy go na jedną połówkę, można powiedzieć. I tak, jeżeli ktoś może albo lubi z papryką, czekajcie, żeby to było dobrze widać. Kładziemy na jedną połówkę, tej połówki jakby. Kładziemy na jedną połówkę, jak widzicie tu. Kładziemy na to troszeczkę papryki, jak ktoś lubi. Jeżeli ktoś nie lubi, to proszę zostawić. To będzie dla wegetarian bez mięsa, bez żadnej wędliny. I proszę zobaczyć, tutaj mam również troszeczkę pieczarki. Możemy dać również parę płatków pokrojonej pieczarki.
Teraz to zwijam, tak, i tutaj sklejam. Gdzie mój widelec? Proszę zobaczyć, tutaj sklejam i widelcem jakby przyciskam. I taki się robi jakby pierożek. Tak to już wygląda, proszę zobaczyć. Wtedy smarujemy to troszeczkę jeszcze tym żółtkiem i kładziemy tak na blaszkę. Teraz chciałam Wam coś pokazać jeszcze innego. Jeżeli macie, jeżeli robicie dla kogoś, kto lubi na przykład, kto chciał być bardziej treściwy, czy macie kogoś, co nie lubi na przykład takiego sera, proszę zrobić tak. Kładziemy ser żółty. Przeważnie najlepiej, jak jest więcej osób, to wziąć takie dwie już te. Dwa takie placki kupić francuskie. Na to drobniutko pokrojoną salami. Ja Wam pokazuję, na dwie osoby to starczy, czy można na trzy, ale jeżeli macie więcej osób, musicie zrobić ze dwa takie placki. To jest snack, a więc jako przystawka jakaś przed kolacją na przykład. I na to paprykę. A to oczywiście pieczarki. A więc szybko do zrobienia, ponieważ ciasto jest już gotowe. I teraz proszę zobaczyć, przykrywamy ściskane boki. Później bierzemy widelec i jeszcze sobie jakby tak ściskamy widelcem, żeby nam nie wyszło. Możemy troszeczkę mniej nakładać, żeby nam tutaj boki dobrze, żeby nie wyszło nam bokiem, żeby nam bokiem nie wyszło, no właśnie. Żółtko smarujemy jeszcze żółtkiem i Wam po prostu powiem, że to naprawdę bardzo fajnie smakuje. Jak a la pizzy, takie malutkie. I radzę takie ciasto kupować. Ja mam sztrucla zrobionego z takiego ciasta. To ciasto robiłam oczywiście sama, ale Wam powiem, że nawet fachowcy mówią, że takie ciasto to lepiej kupić, ponieważ bardzo dużo pracy, a zdarzyć się może, że nie wyjdzie. A więc, czy będzie za grube? Błędów można zrobić dużo. Następna. To wstawiam teraz do nagrzanego piekarnika, co najmniej 200 na 210 stopni trzeba, z 10 do 15 minut. Musicie popatrzeć, bo każdy piekarnik jest inny i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I proszę w piekarniku położyć troszeczkę wyżej, nie w środku, nie na dole, tylko troszeczkę tak u góry bardziej, bo to musi się szybciutko upiec. Troszeczkę mi zostało tego, troszeczkę mi zostało. To możemy sobie przełożyć do pudełeczka znowu albo do jakiegoś słoiczka i wykorzystać na kolację, do chleba czy na śniadanko. I proszę zobaczyć, snack zrobiony. Tak już wyglądają. Smażymy pieczarki, nakładamy, robimy i to podajemy, taki snack właśnie do barszczu. Również jak najbardziej polecam. Tak już to wygląda. Teraz Wam pokażę na przekroju, tylko że są gorące. Kroimy na pół. Proszę zobaczyć, jak to chrupie. I tak to już wygląda z tym serkiem. Jakie kruche.
pyszne, gorące. Proszę zobaczyć, tak wygląda ten salami. Jeżeli Wam się spodoba, albo będzie smakowało, co myślę, że na pewno, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Do widzenia.